Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych otworzyło specjalne konto, na które napływają datki od różnych instytucji państwowych, czy też od zakładów pracy, od osób prywatnych. Zebraliśmy już do tej pory 690 tysięcy złotych, które staramy się do tej pory przytrzymać, gdyż wiemy, że pierwsze porywy serca dały dosyć dobre wyniki, jednak z czasem ofiarność słabnie i teraz, gdy zbliża się zima, my te zgromadzone środki zechcemy wykorzystać, żeby udzielić teraz bardzo potrzebnego i oczekiwanego wsparcia. Chciałbym tylko uzupełnić, że w ramach tychże środków dodatkowo dokupujemy żywność specjalną dla dzieci po to, żeby te dzieci mogły też skorzystać z takiego żywienia, jakie stosowane jest dla dzieci na terenie Polski. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w imieniu pana marszałka województwa, w imieniu pani wojewody, właściwie od samego początku, od wybuchu wojny, koordynuje i oraz organizuje tą pomoc humanitarną na rzecz uchodźców z Ukrainy oraz także na rzecz uchodźców, którzy przebywają na terenie województwa podkarpackiego. Tutaj pragnę podkreślić bardzo dobrą współpracę z urzędem pani wojewody, urzędem innymi urzędami, samorządami, ponieważ dzięki tej dobrej współpracy możemy tą pomoc humanitarną przyjmować, organizować i przekazywać dalej. Tutaj także dzięki naszemu udziałowi, naszej pracy funkcjonują magazyny. Magazyn w Rzeszowie Humanitarnej Pomocy, magazyn w Leżańsku. I myślę, że gdyby nie ta współpraca z samorządami podkarpackimi, z podkarpackimi stowarzyszeniami, takimi jak Polski Czerwony Krzyż, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów, Bank Żywności czy Caritas, trudno byłoby tą pomoc organizować. Gdy tylko mieszkańcy dowiedzieli się o trudnej sytuacji przy naszej granicy, za naszą granicą, bardzo szybko zgłaszali chęć wniesienia jakiejś pomocy. Rolą gminy było tutaj jak gdyby zorganizowanie tylko tej pomocy, wybranie odpowiedniego kanału, żeby ta pomoc skutecznie, szybko i trafnie była zorganizowana. Dlatego pan wójt podjął decyzję o współpracy z PSST, które bardzo szybko również podało numer konta do wpłat gotówkowych, jak również rozpowszechniło listę produktów, które mieszkańcy mogli niejako sfinansować. Panie wojewodo, panie marszałku, szanowni państwo, ja się bardzo cieszę i jakbyśmy byli po prostu wyróżnieni, bo gmina jest mała, a dzieci, wszyscy po prostu byli tak otwarci, serce mieli otwarte od pierwszego dnia. Nawet w nocy ludzie po prostu dzwonili z Ukrainy, bo były takie telefony i szykowali po prostu w Krzeszowie czy w okolicach, szykowali mieszkania, szykowali pomoc, żywność, kwoty pieniężne wpłacali. I bardzo się cieszymy, że naprawdę jest taki odzew był i do tej pory na pewno ludzie tak samo też wpłacają te pieniądze, pomagają, bo są jeszcze Ukraińcy u nas też w naszej miejscowości, w naszej gminie. Dalej pomagają wszyscy.